Masz może dla mnie jakąś robotę? Mówiłem ci, nie znam cię. Nie ma mowy. Przysłał mnie tu jeden z twoich ludzi. Mówił, że może ci się przydać ktoś, kto ma zaufanie wśród mieszkańców winnicy. Nie odpuścisz łatwo, co? Jest pewna sprawa, która spędza sens powiek Volkera. Miałem jego prośbę przekazać komuś z naszych ludzi, ale skoro już tu jesteś, trzymaj. Przeczytaj dokładnie, co trzeba zrobić. Jeśli się sprawdzisz, polecę cię Volkerowi. Życzę miłej wizyty. Gdy skończysz, wróć do mnie. Ej, ty. Witaj. To ty jesteś synem Valerio? Tak. Nazywam się Andreas. O co chodzi? Przyszedłem pomóc ci odzyskać winnicę. Młody i bezpośredni. Podobasz mi się. W aktualnej sytuacji każda pomoc jest mile widziana, ale pewnie zażądasz czegoś w zamian, prawda? Cóż, chyba każdy chciałby mieć przyjaciela we właścicielu ziemskim. O, widzę, że trafiłem na kogoś z olejem w głowie. Kogoś, kto rozumie, że znajomości mają większe znaczenie od sakiewki ze złotem. W takim razie od czego mam zacząć? Musimy dowiedzieć się, jak na działania mojego brata zareagowali pracownicy. Idź do winnicy i dowiedz się, co o nim myślą. Nie ma sprawy. By oszczędzić ci trudu, będę czekał na wieści w pękniętej strunie. Jeśli nie wiesz, jak się tam dostać, to przewodnicy gildii cię tam z chęcią zaprowadzą. Chodzę do ciebie w pewnej delikatnej sprawie. Podobno wyrzuciłeś stąd swojego brata. Możesz mi powiedzieć, o co poszło? A poszło o to, że chciał odebrać mi moją winnicę. Jestem pierworodny, więc to ja mam do niej prawa. Na pewno możecie dojść do porozumienia. Ja tylko walczę o swoje. Co się wydarzyło, to się wydarzyło. Przepraszać nie będę. Dlaczego w ogóle o to pytasz? Chciałbym ci pomóc. Co? Tak po prostu? Jaki masz w tym interes? Znajomość z właścicielem najsłynniejszej winnicy na świecie jest raczej sporo warta, nieprawdaż? Oczywiście, że tak. Dobrze, skoro już tutaj jesteś, to możesz mi w czymś pomóc. Chcę, by ktoś niezależny wypytał moich pracowników o ich opinię w całej tej sprawie. Dzięki temu będę mógł lepiej zabezpieczyć interes. Sam rozumiesz. Masz jakieś podejrzenia? Zacznij od starego Liama. Zawsze miałem wrażenie, że wolał Andreasa. W takim razie biorę się do pracy. Świetnie. Powodzenia. Ciebie powinien rządzić winnicą. Sądząc po twojej twarzy, należysz do tych, co nigdy nie dadzą spokoju. Ani Holwig, ani Andreas. Zadowolony? Dlaczego? Valerio na pewno by chciał, żeby opiekowali się jego dziedzictwem wspólnie, a nie walczyli jak ścierwojady o padlinę. Rozmawiałem nawet o tym z Liamem. Ach, jaka szkoda, że nie mamy wglądu w testament Valerio. Na pewno jest tam odpowiedni wpis. Mi opowiedzieć więcej o konflikcie braci? Widzę, że jesteś bardzo tego ciekawy. Tak się na tych chłopcach zawiodłem. Dużo wiesz o synach Valerio? Oczywiście, po części to ja ich wychowywałem. Gdy któryś coś zbroił, to najpierw przychodził do mnie, żebym pomógł mu uspokoić ojca. Holdwiga uczyłem pracy przy winoroślach, a Andreasowi pomagałem przy rachunkach. To były takie spokojne czasy. Co poróżniło braci? Głównie to ich ojciec. Zdecydował, że jeden syn zajmie się wyłącznie uprawą, a drugi handlem. Twierdził, że ogólna edukacja obu nie wyjdzie na dobre, bo będą się orientować w każdej dziedzinie po trochu, ale w żadnej nie zostaną mistrzami. W efekcie bracia się poróżnili. Jeden zawsze zazdrościł drugiemu tego, co potrafił, bo zmyślność w rachunkach i umiejętność uprawy winorośli mają różne zalety. Valerio przepisał winnicę Andreasowi i Holdwig nie wytrzymał. Jest starszy i uważa, że ma więcej praw do majątku,
Stąd jego zdecydowane działania. Jest szansa na pogodzenie braci? Niestety. Nadzieja na zgodę umarła razem z Valerio, bo tylko on potrafił nad nimi w pełni zapanować. W swoim dzienniku wspomniał, że chciałby widzieć swoich synów zarządzających winnicą wspólnie. Nie zapisał tego w testamencie, bo dzielenie spadku pomiędzy dwie osoby wymaga dodatkowych formalności, których Valerio nienawidził załatwiać. Liczył, że bracia sami się zorganizują, ale niestety... Możesz mi opowiedzieć o śmierci Valerio? Wolałbym o tym zapomnieć. Załadowaliśmy wóz deskami, bo trzeba było podreperować budkę na stoku. Byliśmy we trzech. Ja, Holdwig i Valerio. Mówiłem, że desek jest dużo i żeby to rozłożyć na dwa razy. Ale i Valerio, i Holdwig uparli się, by załadować wszystko naraz. Pech chciał, że dzień wcześniej padało. A jakie ścieżki u nas, to sam wiesz. Wpadliśmy w kolejne i utknęliśmy. Ja z Holdwigiem pchaliśmy z tyłu, a Valerio podważał koło. Żeśmy, cholera, tyle siły mieli, że wóz wyskakując z błota obalił się na bok. Valerio nie zdążył uskoczyć. A co, jakby ktoś załatwił brakujące formalności? Przecież mówiłem, że Valerio tego nie zrobił. On może nie, ale ktoś inny. Chcesz podrobić testament? To się nie godzi. W dodatku dokument musiałby przejść przez radcę miejskiego. To niemożliwe. No i bracia już go widzieli, więc dlaczego mieliby się przejąć podróbką? A co jeśli Valerio zdecydował się załatwić formalności i sporządził inną wersję testamentu, zatwierdzoną przez radcę miejskiego? Tylko że radca zawsze chciał przyłączenia winnicy do miasta, szczególnie po buncie Valerio. I dlatego nie przekazał braciom nowej wersji, bo nie miał w tym interesu. Komuś, kto samotnie zarządza winnicą, jest łatwiej dyktować warunki, prawda? Niech pomyślę. Gdyby tak wprowadzić zapis mówiący, że gospodarstwo zostanie nienaruszone tylko, jeśli synowie Valerio będą ze sobą współpracować. W przeciwnym wypadku winnica przeszłaby w ręce miasta, czytaj, radcy miejskiego. Pytanie tylko, czy go przekonamy do złożenia podpisu? O to się nie martw, poradzę sobie. Cóż, dobrze. Przyjdź jutro. Ja przygotuję treść dokumentu i znajdę dziennik Valerio, żeby ktoś mógł napisać testament takim samym charakterem pisma. Przygotujesz treść? Tak, a co myślisz, że przez lata pracy winnicy nie miałem okazji pisać ważnych dokumentów w zastępstwie za niedysponowanego Valerio? Proszę, proszę, zaskakujesz mnie. Wzór? Tak, oto on. Potrzebujemy dwóch egzemplarzy. Jeden dla nas, drugi do archiwum radcy. Jasne, teraz jeszcze próbka pisma Valerio. Proszę, to jego dziennik. Tylko niech po wszystkim wróci do mnie w jednym kawałku. Mógłbyś sporządzić dla mnie pewien dokument? Zależy, jaki? Chodzi mi konkretnie o testament, według tego wzoru. Hej, zaraz, co ty sobie myślisz? Przecież to podróbka testamentu. To, że umiem zręcznie posługiwać się piórem, nie znaczy zaraz, że podrabiam dokumenty. A podrabiasz? Nie. Przynajmniej teraz. Co przez to rozumiesz? Straż wokół mnie węszy i boję się, że wygrzebali pewne brudy z mojej przeszłości. Jeśli te dowody znikną, chętnie rozważę twoją propozycję.
Niech ci będzie. Pozbędę się wszelkich dowodów. Wiedziałem, że swój z ciebie chłop. Poszukaj strażnika Dastera. To on ostatnio kręcił się wokół mojego domu. Sprawdź, co wie i usuń wszystko, co może wskazywać na moją winę. W czym mogę ci pomóc, obywatelu? Widziałem cię przy chacie Wenzela. Jest to coś podejrzany? To poufna informacja. Mieszkam w pobliżu. Jeśli ma coś na sumieniu, to chciałbym pomóc uczynić moją dzielnicę bezpieczniejszą. Domyślasz się, jak to podejrzanie brzmi, prawda? Od dłuższego czasu widziałem, że zachowuje się podejrzanie. Teraz jeszcze ta straż. Jeśli ma coś na sumieniu, to nie chce go w swoim otoczeniu. Dobrze, już dobrze. Powiedzmy, że ci wierzę. I właściwie to jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Chcę, byś poszedł do jego domu i rozejrzał się. Być może przy tobie będzie mniej czujny i na coś trafisz. Zobaczę, co da się zrobić. Przychodzę w sprawie konfliktu synów Valerio. Niestety, nie mogę nic poradzić. Według testamentu winnica należy do Andreasa, więc zachowanie Holdwiga to zwykły bandytyzm, czyli sprawą powinna zająć się straż. A gdyby znalazła się aktualniejsza wersja testamentu Valerio, która pogodzi braci? Nawet gdyby się odnalazła, można ją łatwo podważyć. Nie została zatwierdzona przez urzędnika. Cóż, tak się składa, że jestem w posiadaniu niezatwierdzonego dokumentu. Wystarczy, że złożysz na nim swój podpis. Czemu miałbym to zrobić? I jakim cudem udało ci się coś takiego znaleźć? Nie jest to czasem jakiś falsyfikat? Pokaż. Wygląda autentycznie. Skąd to masz? Miał go Liam. Bał się Holdwiga, więc wolał się z nim nie wychylać. Stary Liam, powiadasz. On jeszcze żyje? Ha, to interesujące. Liam miałby się bać kogoś, kogo pomagał wychowywać? Chociaż w sumie, po działaniach Holdwiga to jednak nie takie dziwne. Czyli umowa stoi. Przypieczętujesz testament? Najpierw musisz dla mnie zrobić jeszcze jedną rzecz. Tak? Zdradź mi, kto podrobił dokument. To dzieło Wenzela. Wyśmienicie. Od dłuższego czasu mieliśmy problemy z podrabianymi dokumentami i zwolnieniami z więzienia. I oto mój podpis. Przekaż drugą kopię i moje pozdrowienia braciom. Tymczasem porozmawiam sobie z Wenzelem. Dziękuję. Powiadomię ich najszybciej, jak to możliwe. Pokaż! Świetna robota! Gdybym nie wiedział, że to podróbka, to sam dałbym się nabrać. Teraz ja odegram swoją rolę. Z tym dokumentem zaprowadzę nowe porządki, które na pewno ucieszyłyby Valerio. Szło? Nie powinienem złożyć relacji szefowi? Nie. Masz ją złożyć mnie. Bracia zarządzają winnicą wspólnie. Co? Jak to? Pogodziłeś ich? Tak. Znalazłem nową wersję testamentu Valerio, w której nakazuje on wspólne rządzenie majątkiem przez Andreasa i Holdwiga. Takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Przyjdź tu jutro. Przekażę wiadomości Volkerowi. Czuję, że czeka na ciebie ciężki mieszek złota. Brodą? A ja już liczyłem, że całe złoto zostanie dla mnie. Myślałem, że Volker hojniej wynagradza za pracę. Nie był zadowolony? Był i to bardzo. Niestety złoto będzie mu bardzo potrzebne, aby pomóc pogodzonym braciom. Sam rozumiesz, dla dobra Archolos. Lepsze to niż nic.